Owocowe slalomy, napisała i czyta Elżbieta Zaręcka. Pod drzewami w sadzie owoce leżały, dojrzałe, soczyste i tak rozmawiały. Chwilowo, tak bezczynnie na trawie leżymy. Może jakieś slalomy sobie urządzimy? Tak, to świetny pomysł! Jednogłośnie krzyknęły, i do przygotowań energicznie się wzięły. Jabłka z jesiennych liści metę ułożyły, gruszki. Przy linii startu gałązki postawiły. Śliwki do układania kamyków się wzięły, i po chwili gotowe! Radośnie krzyknęły. Trzy drużyny przy starcie się poustawiały, popatrzyły na siebie i zachichotały. Kto da sygnał do startu? I zakończy turlanie. Ćwierćwier, ćwier. tutaj chyba niezbędne będzie moje ćwierkanie, rzekł mały wróbelek, który siedział na gruszy. Uwaga, zawodnicy! Ćwier! I slalom ruszył. Jabłka, gruszki i śliwki bardzo się starały, i wszystkie kamykowe przeszkody Omijały. Wietrzyk także się włączył w te sportowe zmagania i, dmuchając w owoce, pomagał w turlaniach. Nagle ćwierrrr się rozległo, zakończyło zabawę, a zmęczone owoce wiatr zaturlał na trawę. Grusze, Śliwy jabłonie brawami je nagrodziły i listeczkowe medale swym drużynom wręczyły.